Dzień dobry moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Ten będzie wyjątkowy. Jedziemy na urodziny Mirka, które organizuję już od mniej więcej 2 miesięcy. Teraz zdradzę Wam coś, czego nie wie Mirek. W pierwszej części naszej wycieczki będziemy lecieć do Milanu. Ale to jest tylko stan przejściowy. Lot będziemy mieć o 20:20, co jest według mnie strasznie późno, jeżeli chodzi o dzieci oczywiście, bo my dorośli to sobie jakoś poradzimy, ale 20:20 to już jest godzina, o której moje dzieci śpią, więc będzie to takie, wiecie, trochę przeciągnięcie, trochę męczące, zanim tam dotrzemy, ale co najważniejsze, Mirek, nawet jak dojedzie na to lotnisko, to tak naprawdę nie będzie wiedział, jaki jest nasz punkt docelowy. Chcecie zobaczyć, jaka będzie jego reakcja? Zostańcie z nami. No i co najważniejsze, gdzie my tak właściwie lecimy? No dzień dobry, kochanie! Cześć. I co, nadal utrzymujesz, że lecimy do Norwegii? No, nie wiem, mam nadzieję, nie wiem. Kazałaś mi, kurde, spakować i futro, i spodenki do pływania, więc jestem trochę lost. No bo ja sama nie wiem, jak tam będzie. No, ale powinno być super. Ty jeszcze spakowany nie jesteś, wiesz? Czy ale już jestem po pracy, teraz się pakuję i idziemy na wycieczkę samolotem! Będą burze czy nie? Nie będzie żadnych burz. Nie będzie żadnych laurki zrobiłaś dla taty? Co już? Jakieś przedwczesne prezenty urodzinowe? O co chodzi? Za szybko! Dobra, to szybko, pakowanko. Pakowanko, jedzonko. I ruszamy. Prawda, że idziemy do Norwegii? Nie mogę ci odpowiedzieć na to pytanie. No, do Norwegii. A ty co myślisz? Norwegia, Szwajcaria albo inna Skandynawia, tudzież nie wiem. Ty państwo typujesz? Włochy. A czemu? No bo tam pizzeria jest. Tam jest pizza, yummy, yummy, pasta. I co, jak była ta piosenka? Pasta, pasta. Pasta everywhere. Tylko ja wiem, do Norwegii. Nie do Norwegii! Prawda, mama? Ja wiem, gdzie idziemy. Ja też wiem. Gdzie? Zobaczysz. Może dopiero powiedzieć na lotnisku, albo w samolocie, albo w miejscu. Na lotnisku będziemy mieć. Mirek się dzisiaj dowie, gdzie spędzimy pierwszą noc. Zaskoczony, rozczarowany? Jeszcze nic nie wiesz. Ja zdradziła, że Włochy. Ale powiedziała, że żartuje. Że chcę wprowadzić tatę w błąd, ale Mija dobrze zgadła. Pizza. Państwo pizza. Tak. Pizza, makaron, także na szczęście nie mamy śniadań pierwszego i drugiego dnia, więc idealnie. Dalej nic nie wiem, pomimo Mediolanu? Nie wiesz nic. Dalej. Ja już wiem, że będzie wino, pizza, makaron, tiramisu. Oj, tiramisu. No, to Mirosław już wie, ale dowiedzieliśmy się wspólnie, że zamiast o 22, o 20, 10 to było czy 20? Nie, o 22 na miejscu, będziemy o 22. Może lecieć! Podobno jest jakaś mgła, albo była? Mgła, jest mgła, wiecie, bardzo duża jest mgła, jak to zwykle w lecie, jest bardzo dużo mgły.
Nie wiem gdzie. Burze samoloty są, latają. Burze są, tak? A może to była mglista burza. Tak. Anyways, ja ostatnio miałem taką samą sytuację w Wizerze, gdzie też się tam samolot opóźnił o godzinę czy półtorej i to nigdy nie jest godzina czy półtorej, tylko jeszcze dokładają ekstra godzineczkę dla ciebie. Także teraz też liczę, że nas tu przetrzepią. Ale wiesz dlaczego to jest, nie? Bo to inflacja poszła w górę i oni muszą dbać o to, żebyśmy kupowali. Tak. Sklepy są czynne. Także wiesz, coś jest. Ale wiecie co, dzieci mają bawią. Fajną zabawę tutaj. A my sobie stoimy i będziemy. Mamy jeszcze dużo czasu na postój. Od stania traci się kaloria, my lecimy do Milano, tam dużo będziemy. Mon. Nie, no podnieś. Jezu, udało nam się dotrzeć tutaj. Ten taksówkarz, wiesz, że ten taksówkarz nadrobił drogę, nie? Tak. No, on, jak było ograniczenie 75, to on jechał tak 120, a jak było do 90, to on przyspieszał do 130. Pierwsze tak przyjechał szybko. Jesteśmy tutaj, ciężko się tutaj wchodziło bardzo. Chodź, tam się przesuniemy, bo tu dzieci śpią. Udało nam się. No mieliśmy być tutaj jak pancie o 22. Ja napisałam, że czy nie będą mieli nic przeciwko, jak się spóźnimy i będziemy koło 23. A jesteśmy? 1:30. 1:30. Wspaniale. Jeszcze musieliśmy do nich zadzwonić, żeby nam otworzyli. No, ale ja myślę, że ja im podałam, że my jesteśmy w Ryanairze. Weź mnie tutaj nie kręć, tylko kręć się, dobra? Ja im napisałam, że my Ryanairem lecimy, także myślę, że oni mieli duży margines, w razie czego godzinowym. Ale... jesteśmy. Udało się. Tak, tak naprawdę tą najgorszą część mam za sobą. To jest Ryanusz, nie Ryanair. Tak, nazwa własna. No i co, mamy pierwszy dzień za sobą. Z polecajek możemy wam powiedzieć, starajcie się nie brać Ryanusza około godziny 20 do 22, bo to może dla was oznaczać druga, trzecia w nocy. To się może skończyć źle. To już mi się zdarzyło właśnie drugi raz z rzędu. Ale no co zrobić? A do Milano też to by się zdarzyło? Tak nie, teraz do Grecji. Z Grecji wracałem, także byłem też o 5 rano we Wrocławiu, a o 2:30 w Katowicach. A nie, miałem być tak, o 12. No ale kochani, my często lataliśmy Ryanairem i sporadycznie się nam zdarza. Akurat mieliśmy szczęście, że nie mieliśmy... Nie, no wszystkie loty były o czasie, oprócz naszego i w Warszawie, bo tam też była jakaś burza. No trudno, dobra. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Jesteśmy. Ja nie mogę się doczekać tego, jak rano po prostu odpalę sobie ten piękny włoski telewizor i będę tutaj oglądał Eurocup. Bo tyle zakupy mango. Dobrej nocy. Ciao.